Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Moi drodzy, 2 grudnia 2022. W Irlandii dalej ciepło. Jak widzicie, ja chodzę sobie w takiej cieniutkiej jesiennej kurteczce i jest mi całkiem znośnie, jakieś, nie wiem, 7-8 stopni jest w tym momencie. I póki co przymrozków nie było, przynajmniej tutaj w mojej części wyspy. Tak więc wiadomość jest świetna. Zobaczymy, co nam jeszcze w lasach tutaj rośnie. No i lecimy na grzyby. Zaczynamy standardowo tutaj od tej mojej rozgrzewkowej takiej miejscówki. Ostatnim razem, jak byliśmy na grzybach, a to było 19 listopada, to było tutaj, no niestety, ale pusto. No ale trzeba się przekonać. Trzeba wejść do lasu, zobaczyć i zaraz się okaże. Mam generalnie zamiar kilka miejscówek odwiedzić. Zobaczymy, na ile nam starczy czasu. A stąd chciałbym pojechać w Krzaczory, bo nie byliśmy tam bardzo dawno. Po prostu ze względu na złe warunki pogodowe, ciągłe opady i po prostu tam jest fatalna droga. Bardzo trudna do przeprawy, jeżeli jest bardzo dużo wody. Zresztą pokażę wam dzisiaj, bo chcę tam pojechać prosto stąd. Potem na magiczną ścieżkę i jak się jeszcze uda, to może zdążymy do tego cudownego lasu, w którym tyle było grzybków w tym roku. No nic, szkoda czasu, moi drodzy. Lecimy. Przeszedłem tak większą połowę tego lasu. Na razie bez żadnych wyników, to znaczy grzybków trochę rośnie. Widziałem sporo gołąbków tych żółtych, trochę maślanki wiązkowej. Prawdziwków póki co nie widać, ale powiem wam, że jakoś mnie to nie przeraża, bo 2 tygodnie temu tutaj w tym lesie też było pusto, a później było dużo pięknych grzybków, tak więc poczekamy, zobaczymy. Ja swoje szanse oceniam na jakieś 75-80% na powodzenie. Generalnie to nawet nie nagrywałem tam w głębi tego lasu, bo jest tak niesamowicie ciemno i nieciekawie, że po prostu no, nawet nie było za bardzo wam co i jak pokazać. Idę sobie jeszcze sprawdzić tutaj ze dwie takie dosyć typowe miejscówki. Popatrzymy, zobaczymy, a nuż coś tu jeszcze wyrośnie. A jak nie, to lecimy dalej, bo tak jak mówiłem, są spore szanse, że będą borowiki. Ej, żeby nie było, stoję dalej w tym samym miejscu, bo chyba coś widzę. Więc od razu włączyłem nagrywanie, mówię, podejdźmy, zobaczmy, bo jakiś większy owocnik tutaj rośnie. No oczywiście, zobaczcie. Jest i on, borowik szlachetny. Grudniowy. Jeszcze mi się prawdziwka w grudniu znaleźć nie udało. Czekajcie, rzucę tu jeszcze dookoła okiem i zaraz się za niego bierzemy. No i chyba nie. Warto czasem zerknąć z każdej strony, jak już się nieraz przekonałem, ale no niestety nic więcej nie widzę. Ale to nic, dobry i on. Już się bardzo cieszę i powiem wam, że jeszcze większe szanse mamy teraz, żeby znaleźć trochę więcej ładnych grzybków. Podejrzewam, że ten to bardziej do zdjęcia niż do zbioru. Zresztą ten hymenofor widzę od spodu taki dosyć nieciekawy, no właśnie. Ale zobaczymy, czy zdrowy. Zresztą myślę, że robactwa o tej porze roku już nie ma. Ostatnio jak zbierałem grzyby, to wszystkie były zdrowe. To byśmy go na razie chociaż na szczęście wzięli, nie? No i niestety, moi drodzy, grzybek jest zaczerwiony, robaczywy. To takiego to nie będziemy brali, no niech już sobie tutaj zostanie w tym lesie. Ale był, wyście widzieli, ja widziałem. Mam zdjęcia i filmiki na dowód i mam nadzieję, że takie, które będą w stanie wskoczyć do kosza, jeszcze znajdziemy. No tak jak mówię, dla mnie to dopiero początek tego grzybobrania grudniowego. Słuchajcie, postanowiłem, że nie będę ryzykować. Już tutaj wcześniej przy tej drodze były takie dosyć spore kałuże. I no po prostu boję się tutaj wjeżdżać. Tu przed nami jest jakaś woda, ale taka niewielka. A tam dalej to zaraz sami zobaczycie, co na nas czeka, bo ja jestem przekonany, że ta droga jest nieprzejezdna. Przynajmniej dla takiego malutkiego autka jak moje. Tak więc założyłem gumowce i stwierdziłem, że przejdę się te kilkadziesiąt czy kilkaset metrów tutaj na nóżkach. Tam na końcu już widać parking, tak więc daleko nie ma. Ej, ale wiecie co? Nie jest tu tak źle. Zobaczmy kawałek dalej. Ej, no nie jest źle.
Z reguły tu jest znacznie więcej wody. A teraz to w sumie chyba niepotrzebnie się bałem. O dziwo. W sumie już od kilku dni tak naprawdę nie ma jakichś dużych opadów. Ale o, tego miejsca się najbardziej obawiałem tutaj. Ale nie jest głęboko. Tak do kostek. Czyli jednak nie taki diabeł straszny. Myślałem, że będzie gorzej. Ale jak już jesteśmy, to chodźmy. Przejdziemy się na nogach. Nawet nie brałem koszyka, tylko sobie tutaj wlecimy w krzaczory i zaraz jedziemy dalej, bo tutaj tak naprawdę nie ma co zwiedzać, tylko trzeba wejść, popatrzeć i jest od razu jasne, że albo grzyby są, albo grzybów nie ma. Wygląda na to, że puste krzaczory i w ogóle nie ma tutaj żadnych śladów, żeby w ostatnim czasie coś tu rosło. Znaczy są jakieś grzyby, no wiadomo. Wszędzie jeszcze są jakieś owocniki, ale no nie widzę nic szlachetnego. Tak więc ta miejscówka chyba już zapadła w sen zimowy, że tak się wyrażę. Ale to nic, jeszcze przed nami ścieżka. Tam się ostatnio dużo działo i liczę na to, że jeszcze tam znajdziemy jakiegoś borowika. Tak więc wiecie co, ja idę z powrotem do samochodu, bo tam tak troszkę zastawiłem jakiemuś farmerowi wjazd na jego pole. No ale to w sumie tylko 15 minut, tak więc nic się strasznego chyba nie dzieje. Jadę do samochodu i jedziemy dalej, mam nadzieję, do bardziej owocnego miejsca. Pełen optymizmu dotarłem na magiczną ścieżkę. To właśnie tutaj było ostatnim razem najwięcej grzybków, tak więc raz się przekonamy. Idę tutaj zobaczyć, co się dzieje w lesie. Później pójdziemy jeszcze tam na dół połazić, pokręcić się trochę. Może jakiś pieprznik trąbkowy, a nuż jakieś borowiki się jeszcze nam również pojawią. No ale zobaczcie. Młode muchomory czerwone dalej sobie rosną w najlepsze. I ostatnio też się właśnie zaczęło od takiej młodej amanitki. Tak więc zobaczymy, no rzućmy tu okiem. Z tego co pamiętam, to chyba jednego zostawiliśmy wtedy borowika, nie? Na samym dole tam. Tak mi się kojarzy, że jednego takiego malutkiego wykręciłem, a drugiego zostawiliśmy, więc jakiś ślad po nim powinien być. Kręcę się tutaj tak, wiecie, od lewej do prawej. Chodzę do przodu, potem troszkę się cofam, tak żeby na pewno nic nie przegapić. No muchomorów naprawdę dalej jest sporo i to aż w szoku jestem. Niektóre są już wiadomo takie podstarzałe, no ale zobaczcie, co, cała rodzinka tutaj siedzi. Tam były dalej trochę młodsze. Tak więc zobaczymy, no. Póki co to w tym miejscu jest na pewno najwięcej grzybów ze wszystkich lasów, które dzisiaj odwiedziłem. Nie wiem, wydawało mi się, że to było gdzieś tutaj w tej okolicy. No tutaj zaraz już jest wyjście i te kolczaki moje. Ale nie widzę. Tu jest jakiś gołąbek. No generalnie grzybków jest sporo, ale po tym prawdziwku nie ma śladu, ani po żadnych kolejnych. No pustawo, moi drodzy, ale w sumie nie ma co się dziwić, jest grudzień. Kto normalnie o tej porze roku chodzi i szuka borowików szlachetnych? Idę jeszcze rzucić okiem tu na drugą stronę. Dosyć mokro na mojej ścieżce. Później sobie wrócimy i pójdziemy w górę. No i myślę, pojedziemy jeszcze do tego magicznego lasu, nie? Jednak pustawo, moi drodzy. Mam jednego kolczaka obłączastego, tak więc już coś tam w koszu jest. No i tak jak mówię, ja się jeszcze nie poddaję, a przynajmniej mam zamiar zaliczyć do końca ten wczesno-zimowy, czy tam późno-jesienny, bo dla mnie taka pogoda to jest dalej jesień, to nie wygląda jak zima. W przyszłym tygodniu już ma być od 8 grudnia, z tego co patrzyłem, tak po minus 3 w nocy, tak więc troszkę nam się ochłodzi. Ale póki co to jest taka późna, bardzo późna jesień jak dla mnie i no jedziemy się jeszcze pożegnać z magicznym lasem, ostatni raz. Ej, ale tego bym się nie spodziewał. Kurki. I to bardzo ładne i świeże, zobaczcie. Tu są następne. No to kurek w grudniu jeszcze nie było granych, tym bardziej. Tym bardziej się cieszę. Jeszcze tam jedna mała została, jeszcze zaraz tutaj popatrzę, tylko te kłujące kolcolisty mnie trochę denerwują.
Zobaczymy, może w magicznym lesie jakaś będzie, bo z tego co, jak dobrze pamiętacie, to tam właśnie jest moje główne miejsce na pieprznik jadalny. Trąbkowego bym się jeszcze spodziewał o tej porze roku, ale że kurki znajdę, to normalnie szok. One jak jest mokro, to je bardzo łatwo dostrzec, bo mają taki mocno pomarańczowy ten kolor i po prostu wybijają się z otoczenia. Są i trąbkowe, o których wcześniej mówiliśmy. To jest dokładnie to samo miejsce i one niestety tutaj rosną tylko na takim małym połaciu, tylko na tych kilku metrach. Już ostatnim razem próbowałem ich znaleźć więcej, ale tutaj widzę, w górze też są. Spójrzcie. I to aż trzy razem. Tu koło nich mniejsze. Myślę, że wyskubię dzisiaj wszystko, wiecie co, bo ja tu chyba już nie będę w tym roku wracał. Dopiero na wiosnę przyjedziemy tutaj po czosnek trójkątny. A póki co... O, jeden mi wypadł. Dobra, tu je na razie dam. Póki co trzeba pozbierać grzybki i przenosić się dalej, bo widzicie, już się nam pojawia parę gatunków. Jeżeli jeszcze mi się uda do tego koszyka dołożyć jakiegoś zdrowego borowika szlachetnego w tym kolejnym lesie, to już będzie po prostu mistrzostwo. Jak na ten grudzień. No, zbieram tych pieprzników tutaj, bo tu jeszcze są. I jeszcze widziałem tam z boku, a tym razem jeszcze tam pod spód nie zaglądałem, pod te kolcolisty. Ostatnio mi się tam udało ładne sztuki wyłowić spod tych chaszczy. No i będzie jajecznica kurkowa jutro. Z pieprznika jadalnego i trąbkowego. Bardzo fajnie. Świeże grzybki w grudniu są zawsze mile widziane. Popatrzcie. Zbiera się tego. O, jaka tam jest ładna, pod spodem. Oj, żeby tylko je... O! Patrzcie, jaka piękna rodzinka. I tu, i tam dalej. Dobra. Zrobię sobie zdjęcie, bo tu jest takie fajne jedno miejsce. Wyzbieram je do końca i lecimy do kolejnego lasu. Niesamowite to jest, wiecie? Bo ja mam kolejne kurki. Przy mojej magicznej ścieżce. I to nie byle jakie. Naprawdę. Tu jest jeszcze jedna. Fajnie, tak jak mówię, no o tej porze roku to każdy grzybek cieszy, zwłaszcza taki nietypowy o tej porze roku. I tutaj mam chyba jeszcze dwie kolejne, tak. Fajnie. Bardzo fajnie. Dno nam się powoli zapełnia, chociaż nie spodziewałem się tego. Tak jak mówię, chociaż jeden fajny prawdziwek i ja będę normalnie już w siódmym niebie. Słuchajcie, postanowiłem troszkę zmienić taktykę i jeszcze nie jechać z tego lasu. A mianowicie zszedłem sobie ścieżką tutaj do samego dołu. Jeszcze znacznie niżej niż dzisiaj byliśmy. Zaraz pójdę jeszcze tam kawałek dalej, bo tutaj w tych krzaczorach tutaj z brzegu też lubią pojawiać się grzyby. Ale najpierw chciałem wam coś pokazać, bo ostatnim razem jak tu byłem, to jak szedłem, to mi się zdawało, że widziałem coś żółtego, co mogło być kurką, co mogło być pieprznikiem jadalnym. A teraz już widzę wyraźnie. Dokładnie o tu przed nami. W tym miejscu mniej więcej. Już tam spróbuję przejść, bo gumowców nie mam ze sobą, zostawiłem w samochodzie. Ale są to kurki w 100%. I są trąbkowe też, ej! Tego to ja nie widziałem. O kurde. Ej, i jest ich tu więcej. Patrzcie, tu są kurki. To one przyciągnęły mój wzrok. Ale teraz widzę, że tu jest pełno tych pieprzników trąbkowych. Ej. Co to się dzieje? I ja o tym nie wiedziałem. Trzeba się teraz w takim razie uważnie rozejrzeć i zobaczyć, co tu się dzieje po tej stronie mojej magicznej ścieżki. Ej, dobra, no czekajcie, tutaj... Nie, no widzę dalej. O kurczę. Tego to się nie spodziewałem. Czekajcie, to ja idę w takim razie po koszyk.
bo on tu został z drugiej strony i będziemy zbierać. Trzeba będzie się tutaj uważnie rozejrzeć, bo tu wszędzie pełno grzybów jest. I tu w dole ile? O kurde! Ile tu jest tego pieprznika? Moi drodzy, chyba zapełnimy kosz. Ej, gdyby nie te kurki, to ja bym na to w ogóle nawet nie wpadł, żeby tutaj przejść. Wszystko pieprznik trąbkowy. Cały dywan normalnie. A tam był tylko w jednym malutkim miejscu i się zastanawiałem, dlaczego. Czemu on tutaj w większych ilościach nie rośnie, skoro mieliśmy taki piękny sezon na wszystkie inne grzyby. I tego tu są normalnie setki. To na razie magiczny las będzie musiał poczekać, wiecie co? Bo jak są tutaj grzyby, no to trzeba zbierać. Jeszcze jakieś słoiki w grudniu zrobię chyba normalnie. Szok. Wszędzie, zobaczcie. Dobra, to w takim razie dzisiaj jednego borowika już mieliśmy, a kosz zapełnimy pieprznikiem trąbkowym i kurkami zimowymi. Ale szok, ale czad. Nigdy ich dużo nie miałem, kiedyś mi się udało troszkę więcej wicklow uzbierać, tak żeby sobie po prostu zjeść, a tutaj zawsze były pojedyncze sztuki. No ale ja nigdy nie wpadłem na to, żeby aż tutaj przyjść i ich szukać. A zwłaszcza w ogóle po tej stronie, zawsze chodzę po tamtej stronie lasu, a tutaj to chodzimy tylko o tam do takiego szlabanu i całkiem w bok. A tutaj kiedyś chodziłem, to same podgrzybki tutaj w tej części rosły i stwierdziłem, że nie ma sensu. Czekajcie, gdzie jest ten koszyk, bo już się pogubiłem. No to wszędzie grzyby, no. Wszędzie grzyby. Wow. No to będzie grudniowe grzybobranie, moi drodzy. I zaraz ten nie wcale taki duży koszyczek, myślę, bez problemu zapełnimy. Dobra, gaszę na chwilę kamerę, bo ja tutaj sobie krzywdę zrobię z łażą. Zobaczcie, jak tu jest stromo. A w ogóle to zanim zacznę zbierać te grzyby, to idę zrobić to, co wam mówiłem początkowo, czyli przejść się tu jeszcze kawałeczek z nadzieją, że znajdę jakiegoś borowika szlachetnego. Tutaj bez problemu trafimy, bo idziemy w zasadzie tutaj tylko do zakrętu i wracamy, a te kurki widać na kilometr, tak więc ja tutaj spokojnie zaraz sobie wrócę. I ciekawy jestem, co jeszcze tutaj na nas czeka. Na pewno pieprznik trąbkowy w dużych ilościach, to jest pewne. Szok normalnie. Ale tutaj jak się tak podchodzi, to tych grzybów nie widać. Chociaż one tam gdzieś są, o widzę tam u góry teraz, ale one jak liście trochę wyglądają z daleka i dlatego nawet nie zwróciłem uwagi. Podejrzewam, że jak tutaj byłem 2 tygodnie, 3 tygodnie temu, to one też tam sobie już rosły, bo tam dużo jest tych trąbek takich starutkich, nie za świeżo wyglądających, tak więc na bank były, bo te grzyby nie rosną jakoś ultra mega szybko. Tu też nie widzę, ale podejrzewam, że jak sobie pójdziemy tam górą, drugą stroną tej skarpy, może jeszcze troszkę zerkniemy, co tam w lesie słychać, to jest szansa na więcej. Nie ma prawdziwków. Przepatrzyłem tutaj te wszystkie takie miejscówki, które kojarzę, że mają jakiś potencjał. No ale niestety pusto. Ten jeden, którego na samym początku znaleźliśmy, będzie nam musiał wystarczyć. W każdym bądź razie i tak się nie martwię. Jednego borowika szlachetnego w grudniu udało mi się znaleźć. Że tak powiem, celu dopiąłem, jestem z tego powodu zadowolony. Pomimo, że nie trafił on do mojego koszyka, ale myślę, że ten koszyk zaraz zapełnimy właśnie pieprznikiem trąbkowym. Ja to co kawałek widzę jakieś grzyby tam z drugiej strony, tu znowu jakieś nadrzewne. Zaraz tam zrobimy sobie spacer i będziemy oglądać, co tam się dzieje. Dobrze jest, moi drodzy, nawet nam się lekko przejaśnia. Gdzieś tam w oddali się przebija słoneczko, momentami je nawet widać. Ja sobie troszkę zbieram już moje grzybki. Ogólnie taktykę to opracowałem taką, że sobie poszedłem jak najdalej tam, po prostu aż się skończyły owocniki. No i idę sobie tak w tą stronę, powolutku zbieram. Już troszkę grzybków mam. Nawet jeszcze nie doszedłem do tego miejsca, w którym się tutaj wgramoliłem, tak więc no jeszcze sporo przed nami. Tutaj jest kolejne takie miejsce, gdzie tego pieprznika trąbkowego rośnie bardzo dużo. I tutaj dalej kolejne. Natomiast nie jest to taki proces jakiś bardzo ciekawy. No zaraz wam pokażę troszkę grzybków, jak będę zrywał tam dalej oczywiście. Przemieścimy się tam
Też ich jeszcze jest również bardzo sporo, ale ja teraz sobie tu na chwilę zostawię koszyk i idę sobie tutaj w las zobaczyć, co tam się dzieje, bo tutaj jest taki bardziej też świerkowy. Troszkę widzę prześwitów, troszkę widzę zielonego, tak więc zobaczymy, co tam się dzieje, a tutaj mi się wydaje, że uda mi się tędy przejść. Oj, tam jest błoto też. Może tędy, no tu będzie spoko. Koszyk sobie niech tam stoi, tutaj nikt mi go nie zabierze. A ja idę zobaczyć, co jest tam. Jest i słoneczko. Nie no, pustawo tu jest, wiecie, tak jak wam mówiłem, ja tutaj kiedyś chodziłem i tylko parę podgrzybków z tego, co pamiętam, było. No ale o tej porze roku jeszcze nigdy tu nie byłem i skoro tyle tych pieprzników trąbkowych tam z brzegu rośnie, no to liczyłem na to, że może i tutaj w głębi lasu troszkę ich będzie. Ale nie zanosi się na to. Zobaczę jeszcze tylko tutaj kawałek i zaraz z powrotem wracam tutaj na ten wał zbierać moje kurki. Dopiero jak tutaj przeszedłem na drugą stronę tego wału, to widzę, ile tego pieprznika trąbkowego rośnie tutaj od tej strony, tylko ja go nie będę miał za bardzo jak zebrać, ale mogę wam pokazać, bo mam rączkę do aparatu i mogę tam sięgnąć, widzicie? Tutaj wszędzie rosną grzyby. I tak samo tam. Bardzo dobrze idzie, moi drodzy. Wróciłem tutaj mniej więcej do punktu wyjścia, czyli do tych moich kurek, które nas tutaj przywlokły. One są dokładnie tam. Grzybków jest dużo, jeszcze jest bardzo dużo do zebrania i niektóre są naprawdę słusznych rozmiarów. Zobaczcie na tą na przykład. Niesamowite. Troszkę późno tutaj przyszliśmy, no ale tak jak pewno się zorientowaliście, ja nie zdawałem sobie sprawy, że one tutaj rosną. Nie tyle, że w takich ilościach, tylko w ogóle, że cokolwiek tutaj po tej stronie mojej ścieżki rośnie. Normalnie pełno grzybów. Bierzemy te kurki, nawet tu są, zobaczcie. Bierzemy te kurki i zaraz się bierzemy za drugie kurki. Piękne. No i pomimo, że tak późno tu jesteśmy, no to jest świetna wiadomość, no bo mamy nowe stanowisko pieprznika trąbkowego i w przyszłym roku na pewno będziemy go pilnować i jak tylko się jakieś owocniki tutaj pojawią, no to będziemy obserwować i zbierać jak najbardziej. Zobaczcie. Bardzo się cieszę. Myślę, że bardziej się cieszę, niż jakbym znalazł jakiegoś jednego fajnego prawdziwka, bo tak to bym miał jednego fajnego prawdziwka, a tak to zaraz będę miał cały kosz pysznych grzybów. Robi się trochę późno, więc muszę się brać do roboty i, że tak powiem, przyspieszyć trochę tempa. Nie wiem w ogóle, czy pojedziemy na tą ostatnią miejscówkę dzisiaj, bo i tak będę miał co robić, jak wrócę do domu. Postaram się od razu dzisiaj filmik wrzucić i cały czas myślę, co ja zrobię z tymi grzybami i dochodzę do wniosku, że chyba część z nich sobie zostawię na świeżo, żeby dzisiaj, jutro sobie zjeść, a resztę wrzucę w solankę i dopiero później będę myślał, co ja z nimi zrobię. Zobaczcie, bo tutaj deptam prawie, że po tych grzybach wszędzie. Niesamowicie dużo ich jest, na każdym dosłownie kroku. Tak więc wrzucę je do solanki, bo w occie mam bardzo dużo już słoiczków porobionych i więcej chyba nie potrzebuję, a później w zimie się zawsze z tego zrobi jakiś sos albo zupę, albo jeszcze coś innego. Super. W domu już je będę czyścił, bo tak jak mówię, muszę się troszkę streszczać. Dobra. Ja sobie będę skubał. Jeszcze się będę co jakiś czas do was odzywał. A no myślę, że będzie dobrze. Jest bardzo dobrze, moi drodzy. Zobaczcie. Już jest prawie pełny kosz. A dodatkowo drugi pełny bym wyzbierał, gdybym wziął gumiaki z samochodu i przeszedł się tutaj tą rzeką, tym ściekiem, czy nie wiem jak to nazwać, tym rowem po prostu. Nie wiem teraz jak tutaj dalej przejść, czy wziąć to po prostu obejść, czy spróbować się tędy przycisnąć. A tutaj w środku też są grzyby. To będę się przeciskał i zbierał po drodze, a myślę, że jak tutaj przejdziemy kawałek dalej, to spróbuję wyjść z powrotem na ścieżkę. I wiecie co, chyba nie wiem, czy tak nie zrobię, bo tym grzybom nic nie będzie jeszcze przez kilka dni. Przymrozków ma nie być jeszcze przez najbliższy tydzień do 8. Więc nie wiem, czy po niedzieli tutaj nie przyjadę w gumowcach
i nie wyzbieramy drugiego koszyka, czy tam ile będzie tych grzybów, nie wiem, czy będzie pełny, może będzie połowa. Na pewno jest ich tam sporo. I wtedy może pojedziemy do tego ostatniego lasu, do którego dzisiaj chyba już się nie wyrobię, bo powoli zbliża się taka pora obiadowa i trzeba powoli się, że tak powiem, ewakuować. Nie wiem. Bardzo możliwe, że tu jeszcze wrócę w tym roku, chociaż godzinę temu, jakbyście się mnie spytali, to bym powiedział, że raczej nie wrócę, no bo nie ma po co. Ale jak widać, jest po co. Będzie pełny kosz dzisiaj, w grudniu. Sam nie wierzę. Grudniowy kosz i to jeszcze kurki. Dobra. Przeciskam się dalej, a tu już pod nogami mam grzyby, tak więc trzeba je powolutku zbierać. Doszedłem do takiego miejsca, gdzie już przez kilkanaście metrów nie widzę żadnych pieprzników trąbkowych, tak więc podejrzewam, że mniej więcej ten teren one porastają właśnie, no ale to i tak jest dobre kilkanaście, czy tam nawet kilkadziesiąt metrów, przez które szedłem. Mój kosz jest prawie pełny i tak jeszcze sporo po drodze ominąłem, także zaraz sobie pójdę kawałeczek w tamtą stronę i jeszcze troszkę dozbieram. Natomiast tutaj mam kolejne kolczaki obłączaste, które też sobie zaraz jeszcze wezmę. Jest tutaj kilka sztuk. Całkiem ładnie wyglądających. Tak więc będą też kolczaki jeszcze do naszego kosza. Tam jeszcze widzę w dole, ale nie wiem, czy sięgnę. A to błocko jest takie niezbyt atrakcyjne, tak więc nie chciałbym tam wpaść. Nieźle, nie? Całkiem pełny kosz. I kolejne nowe miejsce, kolejny nowy gatunek, który wiemy, gdzie rośnie i gdzie już będziemy mogli teraz sobie regularnie, cyklicznie wracać. Rewelacja. A ten las się jeszcze tam dalej ciągnie, tam nigdy nie chodziłem, bo tam są takie bagna, mokradła. Ale może też kiedyś warto zerknąć, może już nie w tym roku. Ale zobaczymy, no mówię, nie zdziwcie się. Nie obiecuję na 100%, ale ja mam takie szarlatańskie pomysły czasami, że nie zdziwcie się, jak za kilka dni dostaniecie powiadomienie o nowym filmie z serii na grzyby i przyjadę tutaj w gumowcach, wyzbieramy jeszcze to, co się da. Może pochodzimy właśnie troszkę tam głębiej jeszcze zerknąć, co słychać. I wtedy może pojedziemy do tego ostatniego lasu, który dzisiaj już no chyba nas ominie, bo raz, że mam pełny koszyk grzybów, dwa, że wydaje mi się, że tam to raczej taki tylko sentymentalny spacer mógłby być. Ewentualnie z jakieś 2-3 kolczaki albo 2-3 kurki to wszystko, czego się można spodziewać. Ale i tak jest dobrze, słuchajcie, no. Nie wiem ile, ze 2-3 kg spokojnie. Spokojnie będę mógł sobie przerobić, tak jak wam mówiłem, część w solance, część na świeżo. I zobaczymy, no. Może jeszcze tu wrócimy, przejaśnia się nam pięknie. Magiczna ścieżka. 2 grudnia. Irlandzka zimowa jesień. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. No nie było już takiego szału z borowikami szlachetnymi jak do tej pory w moich filmach. No ale to było chyba do przewidzenia, prawda? No trzeba też brać na uwadze, że już jest prawie że końcówka roku. I tak o tej, jak na tą porę to jest no niesamowicie ciepło. Naprawdę, mi jest teraz aż gorąco. Kompletnie nie czuć tego, że jest grudzień. Tak jak mówię, ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.